Futbolu. Prawda futbolu nadaje z różnych miejsc świata, prawda futbolu nadaje o różnych porach, prawda futbolu to jest kanał pasjonata futbolu dla pasjonatów, dzisiaj z pasjonatem Marek Koźmiński. Witam Cię Marku. Cześć. Wiceprezes do spraw szkolenia PZPN. My tutaj taki mamy widoczek za sobą, troszeczkę oddechu, troszeczkę radości, troszeczkę spokoju w dzisiejsze popołudnie już, tak? Popołudnie już mamy w Italii po zwycięstwie z Belgią. Szczęście, nie? Taki mecz przeżyć, bo to jest coś takiego, co myślisz sobie. Ja przed meczem nagrałem taką mini prawdę futbolu i powiedziałem sobie, że to jest fajny czas dla ciekawego pokolenia. Nie znałem wyniku, żeby nie było. Nie wiem, co doświadczy jeszcze to pokolenie w meczu z Włochami czy z Hiszpanią. No ale ograli Belgów, czyli coś już fajnego się zdarzyło. Tak, to jest ciekawe pokolenie, to jest bardzo, są bardzo ciekawi piłkarze. Jesteśmy ciekawi, jak oni dorosną, jak oni swoje kariery rozwiną. Wczorajszy wieczór bardzo emocjonujący, zaczął się tak sobie. W miarę upływu czasów Polska stała się drużyną dominującą na boisku. Fajnie to wszystko wyglądało. Oczywiście dzisiaj już jesteśmy, to się mówi, z nogami na ziemi, na twardej ziemi, bo zdajemy sobie sprawę, że wynik może nie do końca odzwierciedla tego, to wszystko, co się działo na boisku, ale to jest wynik zwycięski, to są trzy punkty, to są trzy strzelone bramki i to są niektóre nazwiska, niektóre postacie, które wczorajszego wieczoru, jakże gorącego wieczoru, jak dobrze się zaprezentowały. Mhm. Tak, sprowokowałem Cię troszeczkę jeszcze przed nagraniem, mówię, Marku, muszę wymyślić tytuł ad hoc. Chciałem ten tytuł sformatować pod Krystiana Bielika i tak się zastanawiamy nad tytułem i Ty mówisz, mam, profesor przed egzaminem dojrzałości. Bo ja też mam wrażenie, że on wczoraj, nie pierwszy raz, ja nie jestem dziennikarzem, który go widział pierwszy raz, ja go widziałem na tle Portugalii i ten chłopak, ja go... Słuchaj, przed meczem z Portugalią, tym Zabrzu, trener Czesław Michniewicz miał wielkie wątpliwości. W takim znaczeniu, że widząc jego talent, potencjał, mówi tak, też Stepania, jak on się zacznie kiwać. Wiadomo, co się... Kiwał się wczoraj. Kiwał się. Wczoraj też się kiwał. Ma tendencję do kiwania. Natomiast powiem Ci tak, on ma zachwycający ten... On ma taki elegancki dribbling, nie boi się, prawda? Jest profesorskie wyprowadzenie piłki czasami. Oczywiście, no na koniec troszeczkę serce nam biło, nie? Parę razy tak zaczęło... Jeżeli moglibyśmy wczorajszy mecz w wykonaniu Bielika... Dajcie znać, czy słychać dobrze. Wyciąć takie trzy zdarzenia. To byłby to perfekcyjny mecz, fantastyczne zawody, bo jednak w tym takim kluczowym momencie meczu, w momencie, kiedy Polska prowadziła, kiedy dyktowaliśmy warunki gry, no trochę się podpalił, trochę się zachował tak na takiej zasadzie, jak jestem dobry, jak jestem pewny i stracił taką bardzo, bardzo ważną piłkę, z której nie bezpośrednio, bo później pod piłkę, tak. Dużo drogi. Wieteska go uratował. Wieteska fantastycznie wybronił tą sytuację, rzucając się na jak gdyby przecinając tor lotu piłki, która być może zmierzała do bramki. Po tej sytuacji był drożny, no i bierna asysta wszystkich naszych zawodników. Wszyscy tam przysłali. Wszyscy. Mhm. Ale to są takie momenty, kiedy wyłącza się atencja, wyłącza się takie poczucie odpowiedzialności, taka odpowiedzialność za wynik. I to się zdarzyło, to jest normalne. To niestety zdarza się nawet na najwyższym poziomie, ale... Dlaczego profesor? Dlatego, że grał fantastyczne zawody. Dlaczego przed egzaminem dojrzałości? Dlatego, że na najwyższym poziomie rozrywkowym, w dorosłej piłce, tego typu sytuacje, które sprowokował sam. Mhm. On te sytuacje sam sprowokował swoim zachowaniem, swoją pewnością swoich umiejętności, które są ogromne, no nie mogą mieć miejsca, tak? Bo jednak ta zawodowa piłka na najwyższym poziomie, taki błąd... Nie możesz grać do 80 minuty super, a w 81 ta nonszalancja powoduje... Tak jest, ale kolega z boku tam się wtrącił, też by chciał występować w telewizji, ale nie został zaproszony. Dałem mu szansę kiedyś, niedługo. W każdym razie to jest piłkarz, który ma na razie 20 lat, który jest po dwóch sezonach gry w trzeciej klasie rozrywkowej angielskiej, któremu jeszcze tego doświadczenia brakuje. To jest normalna sytuacja. Na tym poziomie wiekowym tego typu błędy muszą być, może nie powielane, ale muszą się zdarzyć. Tak?
I on jest naprawdę piłkarzem, który ma ogromną przed sobą karierę, ale powolutku będziemy oczekiwali od niego, aby tego typu błędów było jak najmniej, bo z każdym rokiem jego doświadczenie będzie większe. A powiedz mi, takiemu piłkarzowi można to tłumaczyć? Trener może trzeba. Mu... Trzeba. Absolutnie trzeba. Absolutnie trzeba. Trzeba mu pokazać stop klatkę, pokazać, zobacz, Krystian, zrobiłeś Mogłeś zagrać spokojnie. Musisz umieć ocenić sytuację, która zaczyna się być sytuacją niebezpieczną. On do tych sytuacji sam doprowadził. To nie było zdarzenie, gdzie ktoś go przedryblował, ktoś był lepszy od niego. On sam to wszystko sprowokował. Wcześniej była taka sytuacja, gdzie dostał żółtą kartkę, kiedy mógł spokojnie przyjąć piłkę i ją wybić. On wszedł sam w dribbling, to mu się 10 razy udało, raz mu się nie udało. Za każdym razem będą ci pamiętali ten jeden raz. Jasne. Nigdy nie 9, kiedy się udało, tylko ten jeden raz, kiedy się nie udało. Jasne, a powiem tobie, że ja tak w pewnym momencie meczu, nie słyszałeś tego, bo siedziałeś trochę dalej, ale mówię do kolegów pana, kurczę, Barzali skończył karierę, przydał się w Juve taki do Chiellini'ego i Bonucci. Wiem, co chcesz powiedzieć, tak? Że jeżeli by nie te dwa epizody czy trzy, że... to by go kupili do Juventusu, nie, tak? Przesadzam, przesadzam, trochę żartuję, ale wiesz co, podoba mi się ten, ten chłopak w takim znaczeniu, że potencjał jego sięga gwiazd, prawda? Oczywiście, to jest piłkarz, którego potencjał sięgał gwiazd już chwilę wcześniej, jak go Arsenal wziął, młodego chłopaka, gdzie był meteorytem w Legii, z Lecha przez Legię do Arsenalu. To, co mówisz, kontuzje, ja z nim rozmawiałem, był w Prawdzie Futbolu, możecie sobie otworzyć wywiad sprzed paru miesięcy, gdzie on tłumaczy te swoje sezony w Anglii, co się z nim działo i to rzeczywiście kontuzje go przyhamowywały. Bardzo ważny absolutnie ten sezon, natomiast czy ten sezon pozwoli mu grać już w Premier League, czy ten sezon pozwoli go ewentualnie pchnąć do Serie A, nie mówię do Juventusu, tak, bo wczoraj, no... Troszeczkę się zagolopowałem, być może w mojej opinii, pasjonata. Ja myślę, że to jest chłopak, który jest na takim rozwoju, że teraz powinien trafić do słabszej drużyny, czy to będzie jednak, to, tak? Premier League, czyli czy, nie to Arsenal? Czy to będzie Serie A, czy to będzie Bundesliga. Grać. Grać na tym najwyższym poziomie, popełnić jeszcze te błędy, które musi popełnić i powolutku je eliminować, bo predyspozycje jego są na wielką piłkę. Ale cytowałeś Chiellini, takie nazwisko Chiellini. Giorgio Chiellini zagra 30 meczów w sezonie, 40 meczów w sezonie, 50 meczów w sezonie i pokaż mi, może raz mu się zdarzy błąd, kiedy jego zachowanie sprowokuje bramkę. Na końcu obrońca to jest tak jak saper, on się myli raz, tak samo bramkarz. Można się mylić w ataku, można się mylić tam gdzieś daleko z przodu, natomiast obrońca no nie powinien. Może być ograny, może ktoś być od niego lepszy. Natomiast to, co się wydarzyło wczorajszego późnego popołudnia wieczorem w przypadku Bielika, to jest jeszcze takie niedoświadczenie, nieumiejętność ocenienia danych własnych możliwości w stosunku do tego, co się dzieje na boisku. Ale to jest normalne, chłopak ma 20 lat, dajmy mu niestety możliwość popełnienia tych błędów. Nawet, muszą być. A ja tak się zastanawiałem, bo powiedziałeś profesor przed egzaminem dojrzałości, grał profesorsko i w defensywie, i wyprowadzając te piłki, rozgrywając wręcz z środka linii obrony. Natomiast myślałem, że powiesz to w kontekście meczu z Włochami i Hiszpanią, a ty to powiedziałeś szerzej, ty powiedziałeś w kontekście tak naprawdę jego próby w zawodowym futbolu, jeszcze w kolejnym klubie być może, czy w kolejnym sezonie, no nie wiem co Arsenal zrobi latem tak naprawdę z Bielikiem, tak? No tego my też nie wiemy, tak? Ja myślę, że on potrzebuje grać na najwyższym poziomie, ale na tym najwyższym poziomie rozgrywkowym, a nie na najwyższych klubach, bo nie da rady, on dzisiaj nie da rady grać jeszcze. No dobrze, a sprowokujecie, bo rozmawialiśmy o dwóch piłkarzach z środka obrony, którzy potrafią wyprowadzić piłkę. Walukiewicz, objawienie naszej ekstraklasy ostatniego sezonu, już sprzedany po jednym sezonie z Pogoni do Cagliari 4 miliony euro i potrafiący wyprowadzić Bielik. Dawno nie mieliśmy tak grających w piłkę obrońców. Tak, ale to są podobne roczniki, natomiast dwie różne pozycje w europejskim futbolu, absolutnie. Walukiewicz jest towarem do ukształtowania, do ułożenia. Bo jest jeszcze młodszy. Jest młodszy rok, ale to nie jest wiele, tak? Okay. Jest chłopakiem, który popełnia jeszcze bardziej katastrofalne błędy. Ja widziałem pierwszy mecz naszej kadry U20, no to... Kolumbią, całkowicie, tak? Całkowicie inna klasa przeciwnika, wszystko inne, tak? Bo jednak te 2-3 lata różnicy to jest bardzo dużo w tym momencie. I te błędy jego były katastrofalne.
Bilika błąd był błędem katastrofalnym w konsekwencji. Natomiast no, to się wszystko może zdarzyć. Bielik już ma doświadczenie w poważnym futbolu. Walukiewicz dopiero do poważnego futbolu pojedzie. Ale to też jest wielki talent. To też jest wielki talent, to jest chłopak, który ma ogromną perspektywę. Ja uważam, że on dobrze trafi, tak, że trafi do Cagliari, tak? Którym trener jest moim kolegą, Rolando Maran, który był kiedyś obrońcą, szybkim obrońcą, więc on nauczy, czego on go nauczy? Nauczy go bronić, bo on umie prowadzić piłkę, on umie grać w piłkę, on ma predyspozycje techniczne do gry na wyższym poziomie, natomiast on jeszcze się musi nauczyć bronić. Bronić na najlepszym europejskim, światowym poziomie tego, czego absolutnie na dzień dzisiejszy nie posiada. A to, czy ty masz przekonanie do tego szkolenia Polaków tu w Italii, prawda? Bo to wychodzi w wielu przypadkach, nie? Oni gdzieś dojrzewają tutaj, uczą się taktyki, tak? Tych niuansów to nie futbolu. To nie jest moje przekonanie, tak? To są fakty. Mówimy o faktach. Zobaczmy, jak się ukształtowali polscy piłkarze, którzy wyjechali do Włoch w młodym wieku, bo praktycznie wszyscy wyjechali w młodym wieku. Gdzie byli, a gdzie są. Mówimy o całkowicie innej klasie, mówimy o całkowicie innych możliwościach, poziomach. Nawet z piłkarzy, którzy nie za bardzo się wyróżniali po stylu Gierszyński, to dzisiaj mówimy o chłopaku, który gra i gra naprawdę nieźle. Tak? Mówimy o Stępińskim, który teraz ma iść albo do Brescia, albo do Udinese. No. Ta włoska piłka tych piłkarzy uczy grać na lepszym poziomie, ale co to nie oznacza? To nie oznacza to, że wyjechali z Polski nie umieją grać piłki. Oni byli już dobrym towarem, oni byli już dobrym materiałem do obróbki. Tutaj została ta obróbka, została zrobiona na wyższy poziom, a specjalnie mówimy o obrońcach, o Walukiewiczu, dlatego że włoska piłka no raczej jest tą piłką defensywną, tak? Ona te walory defensywne kształtuje zdecydowanie lepiej. A tak sobie myślę, w środę, Włosi wczoraj, widzieliśmy fragmenty tego spotkania, nie widzieliśmy całego meczu, gdzieś popatrzyliśmy La Gazzetta, ja tu mam noty, recenzje, gdzieś sam Chiesa, bohater tego spotkania z włoskiego punktu widzenia, prawda, on tu głosi, że no oni są lepsi technicznie, ale my pokazaliśmy charakter, pokazaliśmy serce. W ogóle jak ty przewidujesz ten mecz z Włochami, gdzie sobie myślę, no w ataku jest Chiesa, na ławce siedzi Cutrone, jest Zaniolo i kto tam jeszcze? Ken, Moise Ken. Wychodzi trójka, Zaniolo, Ken i Chiesa, a jako zmiennik wchodzi Cutrone. Czy też ci Włosi mają niesamowity potencjał w ofensji, aczkolwiek nasz trener, czy to nie wiem, potrafi zwalczać ofensywę, czyż nie? No. To będzie na pewno bardzo trudne spotkanie, zdecydowanie wyższy poziom niż wczoraj. My umiemy... Jeszcze wyższy poziom. Powiedziałeś, że umiemy zwalczać przeciwnika. I myślę, że to jest klucz do tego do spotkania, zwalczenie przeciwnika, bo jeżeli byśmy poszli z nim na wydzielanie ciosów, to może to boleć, tak? Jednostkowo na pewno jesteśmy słabsi, ale umiejętna taktyka, umiejętne ułożenie drużyny, troszeczkę szczęścia, i w stanie jesteśmy walczyć. Tak? Słuchaj, zanim jeszcze, tak wczoraj, ty jesteś szczęśliwym człowiekiem, bo ty chyba Twittera w ogóle nie używasz, nie? Coś tam obserwujesz? Na całe szczęście. To masz trochę szczęścia, bo to czasami zabiera czas, energię, polemiki i tak dalej. Tak sobie wczoraj patrzyłem w kontekście tej wielkiej dyskusji, która jest w Polsce o szkoleniu, prawda, żarty, żarciki. Ja diagnozuję szkolenie trochę inaczej niż niektórzy dziennikarze. Też nie chcę malować, wiesz, na kolor tęczy tego wszystkiego. Ty odpowiadasz za to szkolenie w jakimś stopniu w Polsce. Jak sobie tak patrzysz, Polska, Belgia, młodzieżówki, jest to jakiś wymiar szkolenia, czy to powinniśmy troszeczkę traktować? Grają zawodowcy, tak, najlepsi piłkarze, no, ale z drugiej strony oni się skądś biorą. Policzyłem 7 z ekstraklasy w naszej drużynie, którzy regularnie grali w ekstraklasie w tamtym sezonie, a 8 piłkarz z polskiej ligi to jest piłkarz, który zszedł z ekstraklasy do pierwszej ligi Pestka, żeby zdobyć praktykę meczową. Czyli my mieliśmy w składzie wczoraj przeciwko Belgii z tego stawianego za wzór systemu szkolenia piłkarzy. Oni też już są po świecie, we Francji, w Anglii, w Niemczech, bo to nie jest tak, że oni grają w Belgii. Bardzo duża część już jest Mbeza, jest w Anglii, wypożyczony z Francji. Środkowy napastnik, który nam strzelił bramkę, jest z francuskiej Toulouse. Luke Bakio to jest, wiadomo, z Anglii, wypożyczony do Bundesligi.
do Fortuny Düsseldorf. I tak moglibyśmy analizować ten środkowy pomocnik, dziesiątka, mi się bardzo podobał. Ten zaraz przeczytam nazwisko, bo zapomniałem. W ogóle mieli dwóch świetnych pomocników w środku pola, bo muszę ci powiedzieć, jak patrzę na ich skład, to Mangala, numer 23, też kapitalny potencjał tego chłopaka. No i ten Shrivers, ten pomocnik, który 12 bramek strzelił w lidze belgijskiej. No widać, tam jest klasa indywidualna, no ale... Jaki był wynik? Wygraliśmy 3-2. Okej, okay, no skończ. Dobra, długa wypowiedź, teraz oddaję ci głos. Skończ. No tu wątków poruszyłem od Twittera aż po system szkolenia. Zacznijmy o tym wątku najpoważniejszym. Zalajkujcie, jak się podoba nasza dyskusja. Najpoważniejszym, wątku szkolenia. Tak. To jest hasło, które ma taką głębokość swojej pojemności, że tutaj ciężko sobie wyobrazić. Ale wczorajszego popołudnia, wieczoru coś było widać. Było widać po pierwsze, że Polacy nie są zdecydowanie gorsi technicznie. Było widać, że Polacy są być może nawet mądrzejsi taktycznie. Ciekawe. Albo bym powiedział, że są mądrzejsi taktycznie. Bym powiedział, że Polacy są nie gorsi fizycznie. Pamiętajmy, że to może źle zabrzmi, tak? Ale na boisku było 4, albo 5 nawet zawodników czarnoskórych w Belgii. U nas tego aspektu nie ma, a jednak predyspozycje fizyczne osób o innej karnacji są czasami wyższe. To jest natura, tak? Mhm. Ale co pokazał wczorajszy wieczór? Pokazał wczorajszy wieczór to, że 7 zawodników z polskiej ekstraklasy posiada w tym samej kategorii wiekowej zbliżone umiejętności, niektóre gorsze, na przykład technicznie być może troszeczkę byliśmy gorsi, natomiast jeżeli chodzi o taktyczne, uważam, że wczorajszy wieczór pokazał zdecydowanie większą dojrzałość, mądrość taktyczną, szczególnie w środku pola. Może to też w wielkim stopniu zasługa trenera. Że na pewno, oczywiście, że tak. My wczoraj z Matin daliśmy mu 9 w skali 1-10, co ty na to? Nie będę tego komentował, też bym mu dał 9. Natomiast słuchajcie, w tym wszystkim jest pewna powolna, ale prawidłowość. Polska. Czyli dostrzegasz, że ten mecz nie jest przypadkowy. Polska piłka młodzieżowa, polska piłka jako całość reprezentacyjna, nie klubowa, są dwie różne rzeczy. Powolutku, kroczek po kroczku idzie do góry. To nie jest przypadek, jeden turniej, drugi turniej, trzeci turniej, czwarty turniej. To nie jest przypadek. Oczywiście nie ma się nad czym absolutnie się zachwycać. Nie jesteśmy nie wiadomo jaką tam nacją futbolową. Ale poczekaj, kilka turniejów było na tacy. Prezes Boniek przyniósł U21, prezes Boniek przyniósł U20. No ten to... był na tacy? Nie, no ten był wywalczony. I to też widać po drużynie. Wyjście z grupy. Widać po drużynie. Że widzisz, że ta drużyna kształtowała eliminację, dostali ten po turniej, który powiedziałeś, że był na tacy U21 w Polsce. Tak. Zobacz, ilu zawodników z tamtej kadry, tak, z tamtej okay. kadry gra, gdzie? Zgadzam we Włoszech. Się. We Włoszech Anglii. I w pierwszej reprezentacji. Czyli nie było tak słabo. Drużyna, mecz nam nie zafunkcjonowała na turnieju, tak? Nie zafunkcjonowaliśmy na turnieju. Natomiast jednostki mimo wszystko jakieś były. Okay. Na końcu oczywiście gramy o wynik. Ale w całym kształcie polskiej piłki liczy się najbardziej pierwsza reprezentacja. Liczy się dostarczenie zawodnika do pierwszej reprezentacji. U21 2017 rok. Ilu zawodników dostarczyło do pierwszej reprezentacji? 3, 4, 5? A kadra też dostarczy 3, 4, 5. U21 też dostarczy jednego, drugiego. Pamiętajmy jeszcze o jednej rzeczy, że my w tym samym okresie, teraz, na końcu maja i początku czerwca, mieliśmy 3 ważne turnieje, tak? No tak, 21. Pierwszą reprezentację, że grała tak. te dwa mecze, my tak? nie jesteśmy nacją futbolową, która może to wszystko fajnie sobie poukładać, mamy tylu piłkarzy. Musieliśmy gdzieś się tam podogadywać, kto bierze kogo, dlaczego, kogo nie bierze. Czyli w teorii gdzieś tam się osłabiliśmy, gdzieś próbowaliśmy się wzmocnić, ale gdzieś się osłabiliśmy. Wyobraźmy sobie U20 z Bielikiem i z kim? Z Grabarą, tak? I z Szymańskim? Nie, Bielik nie mógłby, ale mógłby Grabara i Szymański. Grabara i Szymański, tak? Mhm. To jest jakieś tam teoretyczne wzmocnienie, tak? Jasne. A jak tak sobie patrzyłeś na U20, skoro już jesteśmy, to była ta dyskusja o piłkarzach z Niemiec, że oni z Szwajcarii.
czwartej ligi, czy z tej najwyższej klasy rozgrywkowej juniorskiej mieli dać tej drużynie dużo. Czy to nie był błąd trenera Jacka Magiery, że on ich pociągnął, a nie ludzi z naszej ekstraklasy, czy z pierwszej ligi? Jest to pytanie, czy byli inni zawodnicy, czy byli lepsi, tak? Dzisiaj z perspektywy czasu możemy powiedzieć, że ci zawodnicy nic nie dali kadrze. Mhm. Nic nie dali kadrze. I to jest następny przykład, bo ktoś powie tak, Bayer Leverkusen, Bayer Monachium, tam jeszcze kilka klubów, czy tam mają gorsze szkolenie niż w Polsce? A zobaczyliśmy, jakość tych piłkarzy była niższa. Oni nic w tej kadrze nie dali. Na końcu hasło szkolenie, no oczywiście to jest bardzo ważny aspekt, który składa się z wielu części, tak? Mhm. Ale to jest takie słowo wytrych. Mhm. Słowo wytrych, którego się bardzo często używa, aby być może zamaskować swoją niewiedzę, zamaskować problemy jednym hasłem. Bo ja czasami mam wrażenie, to nie jest tak, że dziennikarze, którzy rzucają hasło szkolenia, oni się nie zajmują tym szkoleniem, nie rozmawiają z ludźmi, nie przepytują, nie analizują. Ja sam, realizując prawdę szkolenia, ciebie zmuszam do dyskusji z Andrzejem Przeciakowskim, tak, z Delty. Proszę cię o tą dyskusję. Za chwilę jadę do Zabrza, Łukasz Milik, Akademia Górnika z jej problemami, tak. Za chwilę rozmawiam ze Skolą Wiesław Wilczyński, tak. Za chwilę realizuję coś jeszcze w innym miejscu świata. Krzysiek Kamiński, jutro, prawda, szkolenia Akademia w Łodzi. Szukam, wgryzam się, dyskutuję, rozmawiam, widzę te problemy. A zarazem widzę szansę. Też ktoś mnie wczoraj zapytał, czy dwa dni temu koledzy z klubu bardzo sympatycznego Talent Targówek. Jak pan ocenia szkolenie, bo Marek Wawrzynowski ocenia na dwóje. A ja mówię do tego człowieka, który robi ze mną wywiad. A ty jesteś trenerem. Jak się oceniasz? Na dwóje? Nie, ty też chcesz się doskonalić, masz ambicje i tak dalej. Szkolenie? Od kogo by nie zależało? Od czego by nie zależało? Od ludzi. Od ludzi, od trenerów. No. Od ich umiejętności, no dobra, a przyjmujesz od ich argument, wiedzy, który do mnie... od ich chęci, no? Od ich umiejętności przekazania swojej wiedzy, bo to jest następny aspekt. Umiejętność przekazania wiedzy zawodnikowi. Jak trener mówi, uderz lepiej, przyłóż się, to jest przekazanie wiedzy? No nie, no to musisz jeszcze wprowadzić ćwiczeniem, szlifować, cały czas doskonalić jakby to. Dobra, a czy przyjmujesz zarzut? To jest już zarzut taki, którym ja bym się trochę podpisał, że PZPN za mało robi, jeśli chodzi o szkolenie trenerów w szczególności. Wiesz co, nie zgodzę się, dlatego że my jako Polski Związek Piłki Nożnej mamy szkołę trenerów, mamy wpływ na szkolenie w Wojewódzkim Związku Piłki Nożnej i staramy się przekazać pewien styl wiedzy, pewien zasób wiedzy, pewną technikę tej wiedzy, tak? Staramy się to przekazać. Poprzez naszych ludzi, naszych edukatorów, naszych trenerów. To są kursy, kursokonferencje, podręczniki, oczywiście. Etc. Dajemy sobie sprawę, że może być lepiej i musi być lepiej, bo to nie jest tak, że wszystko fantastycznie się nam udaje. Ale ta przekazana wiedza to jest tylko i wyłącznie początek. Później ktoś musi tą wiedzę pogłębić, to musi tą wiedzę zrozumieć, wędkę, tak? Tą wiedzę musi zrozumieć i musi tą wiedzę wcielić w życie. I im niżej schodzimy z kategorią wiekową, tym mniej jest słów, a więcej jest pokazówki, więcej jest umiejętności wizualnych. Małego chłopca trzeba ułożyć mu stopę, trzeba mu pokazać, jak to uderzyć. Co się dzieje w polskiej piłce? W polskiej piłce na dzień dzisiejszy bardzo mało byłych piłkarzy chce być trenerami. Naprawdę? No, oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli weźmiemy pewną statystykę, jeżeli weźmiemy ostatnich 50 reprezentantów Polski, którzy skończyli grać w piłkę, to ilu zostało trenerami? 10%? Czekaj. Ja bym pomyślał z olimpijskiej, twojej. Mało. Łapa razu, pisze książki. Ja przeczytałem jego książkę. Od razu ci powiem mało. Wiesz dlaczego? No. Dlatego, że... A Darek Adamczyk jest dyrektorem w Pogoni. Ale nie jest trenerem. Nie jestem najmłodszym trenerze. Dlaczego? Dlatego, że edukacja na najniższym poziomie... Andrzej Juskowiak ma klub, Winogrady, Poznań, wiceprezesem. Ale ma klub, ale nie jest trenerem. Cały czas mówimy o słowie trener. Wojciech Kowalczyk w telewizji. Posłuchaj. Internetowej. Ale... Mamy pewną prawidłowość. No? Piłka młodzieżowa, piłka dziecięca cierpi na brak odpowiedniej kadry. Oczywiście mamy bardzo dużo dobrych trenerów, ale mimo wszystko cierpi na brak odpowiedniej kadry, która umie pokazać uderzenie, gest techniczny, zachowanie taktyczne, pewne rzeczy, bo on to kiedyś uprawiał ten sport, umiał to zagrać, tak? Ten trener to wie. Dlaczego? Dlatego, że ten trener zarabia 800 zł, 600 zł, 1000 zł i na końcu w tym wszystkim wchodzi ekonomia. Mhm.
wchodzi w tym wszystkim ekonomia. A wiesz, ale ludzie wywołują wtedy PZPN i mówią, to może PZPN by jakoś wspomógł to. Prywatne szkółki wspomaga, ma program certyfikacji, który jest niczym innym. Za chwilę też będzie za tym kasa. Niczym innym, jak dofinansowaniem tych, którzy dobrze pracują. Mhm. Polski Związek Piłki Nożnej jest na samym szczycie pewnej piramidy. Mhm. Natomiast, żeby na szczyt tej piramidy dochodził dobry, przygotowany zawodnik, to doły muszą dobrze selekcjonować, muszą dobrze pracować musi być ta praca od najmłodszych. Oczywiście to są lata, to jest zmiana ekonomii społeczeństwa, to się wszystko zmienia, bo dzisiaj szkółki, szczególnie w dużych miastach, są naprawdę fajnie prowadzone. To wszystko fajnie działa, ale na wynik tego wszystkiego potrzebujemy lat. Dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy polska piłka, zbiera jak gdyby owoce lat, 8 lat temu. 10 lat temu? Mhm. Dzisiejszy 20... Zapaści lat 90., początku XX wieku. Początek lat 2000. Tego złodziejstwa, które było w polskim futbolu. Ale było. Grubo poszedłeś. Natomiast, spokojnie, to wszystko wymaga czasu, pracy, który jest naprawdę... Praca jest naprawdę dobrze robiona i to nie przez Polski Związek Piłki Nożnej. Przez tych ludzi, którzy mają akademię, którzy mają szkółki, tych pasjonatów, tych wszystkich ludzi, którzy to robią od podstaw. Im trzeba dać czas, żeby ten chłopak poszedł do góry, kroczek po kroczku do góry. I dzisiejsza kadra U20, U21 to jest początek tej niezłej pracy, która się zaczęła dziać w polskiej piłce od 10 lat, nie wcześniej. Jasne. Jedno zdanie jeśli o szkoleniu. Taka puenta zupełna. Na kanale jest wywiad z prezesem Ekstraklasy Marcinem Animuckim i on powiedział na oficjalnej konferencji prasowej w tamtym tygodniu, prezentując raport finansowy Deloitte'a dotyczący 2018 roku klubów Ekstraklasy, powiedział takie zdanie. Przed chwilą w Polsce prezes Ekstraklasy, który zawsze jest dyplomatą, znamy Marcina Animuckiego, powiedział tak, było 1,5 akademii. W Ekstraklasie. 1,5 akademii. Teraz jest szansa, że będzie 6, prawda? Bo już Zagłębie Lubin się rozwinęło, bo Legia zaczyna budować, bo Jagiellonia oddała ośrodek i będzie to realizować, bo za chwilę w Rącznej, w Krakowie, tak? Pod Krakowem powstanie Akademia Krakowi, bo Pogoń już pracuje z dzieciakami, czy z młodzieżą, tak jak powinna. Czyli my też na poziomie Ekstraklasy, tam jest pieniądze, ja to też tłumaczę. Tam są pieniądze, które można zagospodarować w obcokrajowców albo skierować w dół. Czy ja to dobrze diagnozuję? Tak, chociaż dotknąłeś samej góry. Powiedziałeś o Ekstraklasie. No właśnie. Tam będzie dochodził piłkarz już wyselekcjonowany, gdzieś wyłowiony, gdzieś znaleziony, obrobiony. No tak? Dobra, ale w Ekstraklasie nie powinno być dobrej akademii za klubem, scoutingu, do pierwszej drużyny nawet. No Pogoń sobie wzięła Walukiewicza i co, nie skorzystała na tym? Skąd go wzięła? Z Legii. A czemu nie został w Legii? Nie, Legia go nie chciała chyba. Okej, okay, masz rację w tym, co mówisz. Natomiast, żeby to funkcjonowało, to musi być podstawa piramidy. Podstawa piramidy to są małe akademie, małe szkółki, piłka pod strzech, wioski, małe miejscowości. Tam, gdzie jest największy problem. Mhm. W dużych miastach, większych miastach to jakoś funkcjonuje, rodzice się składają, to się kręci, tak? Natomiast tam, gdzie kiedyś były LZS-y, tam, gdzie były kluby zakładowe, tam, gdzie kiedyś rodzili się piłkarze, no dzisiaj jest mimo wszystko w dalszym ciągu pustka. Nad tym, jak pracować, jak to zrobić, to jest niezmiernie trudna sprawa, bo Polska się zmieniła, rządzi nią normalna gospodarka. Świat jest inny niż 20 lat temu. Ale my musimy wyłapywać tych piłkarzy. Zrobiliśmy AMO, ZAMO, LAMO po to, żeby tych wszystkich dzieciaków... Ty wierzysz w te projekty? Oczywiście, że wierzę. One często są podważane. Bo to są projekty selekcyjne. To nie jest projekt, który ma uczyć piłki, uczyć gry w piłkę. To są projekty selekcyjne. On pozwala coś, pozwala wyłowić te perełki, te okazje, te talenty, aby trafiły właśnie do klubu ekstraklasowych. To jest nic innego jak selekcja. Jeżeli ktoś mówi, że AMO, ZAMO, LAMO ma uczyć piłkę i tam PZPN musi grać w piłkę, to jest w totalnym błędzie, bo nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazać, jak trenować, żeby pokazać, jak się z tymi dziećmi obchodzić, jak się z nimi zajmować i jak im nie robić krzywdy, a przede wszystkim wyłowić talenty i pokazać klubom pierwszoligowym, drugoligowym, ekstraklasowym, zobaczcie, my to robimy dla nich. PZPN nie ma klubu. PZPN nie jest instytucją, która zatrzyma takiego piłkarza.
on ich, tych piłkarzy wskazuje, zobaczcie jakie są talenty, bierzcie je. Jak najwcześniej, bo im wcześniej pójdzie dalej, tym będziemy mieli szansę, że coś z niego wyrośnie. Słuchaj, to na koniec tej kwestii szkolenia, bo jeszcze cię dopytam troszeczkę o młodzieżówkę. Toczy nieustanny spór od kilku miesięcy z prezesem Jagiellonii, wiceprezesem PZPN-u Cezarym Kuleszą na temat młodzieżowca w Ekstraklasie. Ja jestem fanem tego projektu, bo uważam, że przewartościuje myślenie w klubach Ekstraklasy. Będą musieli poszerzyć kadry pod kątem właśnie młodych polskich piłkarzy, rocznik 9-8 i młodsi, chociaż PZPN i tak poszedł na kompromis, bo Pro Junior System to jest rocznik 9-9, a młodzieżowiec w Ekstraklasie to może być rocznik 9-8. Jeden ma z tym problem, drugi nie ma. Piotr Stokowiec gościł na kanale, powiedział, że będzie miał 13 młodzieżowców w kadrze Lechii na nowy sezon. Inny trener płacze i mówi, że on jednego nie może znaleźć. Natomiast PZPN się na to decyduje. Prezes Kulesza, który jest członkiem zarządu PZPN, jako człowiek z klubu mówi, problem, duży problem, big problem. To ma sens ten przepis? Bo da efekt, bo ja myślę sobie tak, jak zaszczepisz ten przepis, to on, tak jak ty mówisz, nie za rok, ale za 2, 3, 5 lat, no przyniesie efekt, będziesz czerpał z dołu. Idea tego projektu jaka jest? Idea tego projektu młody jest, Polak. Młody Polak, dajemy mu szansę, czasami sztuczną. Czasami sztuczną, bo ale nas interesuje, Polski Związek Piłki Nożnej. No właśnie, niektórzy mówią, że to będzie sztuczna szansa. Nas interesuje Polak, Polak nas interesuje. My jesteśmy Polskim Związkiem Piłki Nożnej. Nie jesteśmy chorwackim, serbskim, portugalskim. My jesteśmy Polskim Związkiem Piłki Nożnej. W związku z tym, jeżeli dajemy kasy, jeżeli idziemy na pewne kompromisy, to my bronimy naszego rynku. Nasz rynek to jest Polak. Jasne. I to jest na pewno sztuczne. To jest na pewno sztuczne. Natomiast to zmusza, aby kluby inwestowały jeszcze więcej w tych młodych piłkarzy, aby kluby jeszcze większą atencję zwróciły właśnie tym Polakom i aby one mimo wszystko trzymały co najmniej jedno, a w konsekwencji to będą 2 albo nawet 3 miejsca dla takich zawodników. Dlaczego? Bo jeden musi wejść dla drugiego. Pytanie, kto kogoś zmieni, pozycja na boisku i tak dalej, tak? To będzie pewna sztuka, ale ta sztuka jest uprawiona w pierwszej lidze. Przez ciebie cytowana, grała jednym Polakiem. Jak on się nazywał? Klimala. Nie. Romańczuk. Klimala w Pucharze Polski, okej. Romańczuk. Polak. Romańczuk. Z całym szacunkiem. No ma korzenie polskie, jest obywatelem Polski. Ale tak. To oznacza, że my musimy bronić naszego rynku. My musimy bronić tego, aby nie wydarzyło się to, co się wydarzyło we Włoszech ileś lat temu, 10 lat temu, kiedy Inter Mediolan wygrywał Champions League bez żadnego Włocha w składzie. A teraz i był rezerwowy. Bez żadnego Włocha w składzie. W związku z tym jest to projekt, który absolutnie ma na celu, aby wzmocnić nasze grupy młodzieżowe, wzmocnić naszych piłkarzy. Oczywiście towaru jest mało, bo taka niestety jest sytuacja na rynku, że młody, dobry Polak od razu wyjedzie za granicę, ale inaczej patrzeć musi związek na dobro polskiej piłki, a inaczej musi patrzeć klub, bo klub to jest klub, to jest mój tutaj interes. Mój interes Jagiellonii, mój interes Legii. Żeby walczyć o mistrza, puchary, nie spaść, tak być w ósemce górnej. Nie ma obowiązku, wręcz nie ma prawa patrzeć na interes Jagiellonii, Legii, Lecha i kogoś tam innego. Jasne. Ma prawo i obowiązek patrzeć na dobro polskiej piłki nożnej. A to jest dobro polskiej piłki nożnej. Marku, o szkoleniu moglibyśmy tu do wieczora. W takiej atmosferze to... O szkole, tak. Zobaczmy tutaj, jak to ładnie wygląda. Mamy mewę, tu jest. Właśnie taki mamy widok. Widok na przyszłość, na środę jest taki, że co my jesteśmy w stanie z tymi Włochami zrobić? Będzie komplet w Bolonii, komplet. 30 tysięcy ludzi. Więcej ludzi niż na meczu Polska-Włochy. Tutaj w Bolonii graliśmy na początek kadencji Jerzego Brzęczka w meczu grupowym Ligi Narodów. Euforia po tym zwycięstwie Włochów z Hiszpanią, bo to jest euforia, prawda? Włosi tutaj celebrują tą pierwszej stronie drużynę. Nawet na Carim, mimo że ten jest tutta casa e chiesa, due gol personalita. Federico il Grande. Daje radę po włosku tak sobie, ale... Akcent słaby, ale dasz radę. Oduczę cię. Federico Chiesa. Una grande Italia. Non moliamo mai. Non moliamo... To się do nas dotyczy. Nigdy nie odpuścimy. Non moliamo mai. Ale my odpuścimy? Nie, my też nie odpuścimy. Jesteśmy pasjonatami futbolu. Ale ciężki mecz, wróćmy do tego meczu. Jak prognozujesz? Mądrze zagramy, to jestem pewny. Tak potrafi zestawić drużynę Czesław Niech. Ma to coś, analiza, prawda? No ma w to.
Tak, na pewno musimy zagrać mądre spotkanie, wyrachowane spotkanie, spotkanie dojrzałe, ustrzec się błędów. Jak się okażą lepsi, to się okażą lepsi, tak? Trudno. Ale to będzie bardzo trudne spotkanie, bo na swojej drodze stanie nam drużyna z wieloma wybitnymi piłkarzami, już wybitnymi piłkarzami, którzy grają w Serie grają w poważnych klubach, grają. Grają, w tej drużynie włoskiej większość gra pewnie, tak? To będzie ciekawy wieczór. My możemy z nimi wygrać i zdobyć punkty tylko i wyłącznie, jeżeli nie pójdziemy na wymianę ciosów, jeżeli to będzie takie spotkanie taktycznie mądre z naszej strony. No i wiadomo, no, troszeczkę szczęścia by się przydało. Zdajemy sobie sprawę, z kim gramy, ale z drugiej strony nie boimy się. Nie boimy się, bo ta kadra już pokazała, że i z Belgią, i z Portugalią sobie umiejętnie da radę. Wiadomo, jakbyśmy 10 razy zagrali z Włochami, pewnie 10 razy byśmy w tabeli byśmy nie wyszli na plus, tak? Mm. Ale to jest jeden mecz, to jest jeden wieczór. Będzie ciężko. Ja myślę, że ta euforia, o której wspomniałeś, to też pokazuje, jak ten kraj po 90 roku. Pamiętajmy, że w 90 roku ostatni raz jakikolwiek turniej UEFA czy FIFA był rozgrywany w tym kraju. To ile czasu upłynęło? Zobaczmy, co się w Polsce, wydało, tak? Wydarzyło. Ciekawe mówisz. Także od 90 roku ten kraj, jakże futbolowy, czekał na jakiś wielki turniej i teraz pierwszy mecz z Hiszpanią, 30 tysięcy ludzi żywiołowo dopingujących swoją reprezentację, co nie jest normalne we Włoszech, bo we Włoszech się liczą kluby i reprezentacja, ale tylko na najwyższym poziomie. Czyli jest głód piłki reprezentacyjnej, chęć zwycięstwa. Będzie gorący wieczór, będzie na pewno atak Włochów, aby jak najszybciej ten mecz rozstrzygnąć na swoją korzyść. Mam nadzieję, że to będzie mecz taktyczny, mecz cwaniactwa, bo wtedy mamy szansę. Mhm. Ostatnia kwestia. Młodzieżowa reprezentacja, ta w tej postaci, która tu gra na tym turnieju. Zobaczymy, co ugra. Jest mecz z Włochami w środę, mecz z Hiszpanią w sobotę. Da Bóg, będzie coś więcej. Jest możliwy i półfinał, i ewentualny baraż olimpijski. Znacie pewnie, pasjonaci, jakie są zasady. Jak Anglia będzie w czwórce, to jest baraż olimpijski drużyn z drugich miejsc. Natomiast tak sobie myślę, Żurkowski już sprzedany, Jagiełło już sprzedany, Dziczek pewnie... Będzie sprzedany. Będzie. Tak, będzie. Ale tylko kwestia, kto go kupi, tak? I za ile. Wieteska to nie wiem, co z nim będzie, Pestka i Fila, ale też prawdopodobne są ciekawe... Wcześniej bym powiedział Gumny. Wcześniej Gumny. No właśnie, Gumny już ma trenować, czy trenował, nie wiem... Dzisiaj ma wrócić do treningu i ma zagrać z Włochami. Jeśli chodzi o innych piłkarzy, to oni często są już za granicą. Wcześniej jak Kownacki, później jak Świderski, Piotrowski, który nie wszedł wczoraj, stał przy linii, alternatywa do środka pola. Nie boisz się, że taki turniej to za chwilę na pniu wszyscy, którzy jeszcze byli przed chwilą w Ekstraklasie? A dlaczego użyłeś słowa boisz się? Że to będzie lekcja dla nich. To jest normalne. To jest naturalna kolej rzeczy. Europa jest bogatsza, Europa jest lepiej płaci, ma lepsze kluby. To jest naturalna rzecz. Reprezentacja reprezentacją, kluby klubom. Mhm. To są dwa różne życia obok siebie. Natomiast naczynia to nie są naczynia do końca połączone. Jasne. Jeżeli ktoś więcej płaci, no to nawet Legia musi sprzedawać, bo sprzedawać przed turniejem. No to jest zaskakujące. Czy dla ciebie też, że Szymański przed turniejem jest sprzedany do Dynama Moskwa? No, ciężko to powiedzieć, no bo to są kwestie biznesowe, jak to zostało zapłacone, kiedy, czy w jednej transzy, czy w wielu. No wiemy, że Legia teraz ma jakieś tam kłopoty finansowe. Nie chciałbym wchodzić tutaj w nie swoje buty, tak? No bo to jest biznes klubowy. Natomiast to jest normalne, że jeżeli osiągniemy wynik sportowy satysfakcjonujący, ciekawy, to praktycznie nic z tych zawodników w Polsce nie zostanie. To się działo zawsze i tak się zawsze będzie działo. Polska Liga niestety nie jest bogata i niestety jest słaba. Całkowicie inaczej wygląda to wszystko na arenie międzynarodowej, bo arena międzynarodowa reprezentacji zdecydowanie lepiej czerpiemy z zagranicznych klubów, ukształtowanych piłkarzy. I pewnie musi dużo wody upłynąć, jak ta nasza piłka klubowa pójdzie do góry, bo to nie jest proste. W polskiej piłce nie ma oligarchów, w polskiej piłce
nie ma dużego biznesu w polskiej piłce, jest mało drużyn nastawionych na tylko i wyłącznie wygrywanie, co się łączy również z wydawaniem pieniędzy. Miejmy nadzieję, że to się kiedyś zmieni, tak? Ale żeby tak się zmieniło, no to pierwsza dziesiątka Forbesa wprost powinna w polską piłkę zainwestować. Zapraszamy, na razie nic się w tym kierunku nie dzieje. A ty, który jesteś na tej liście tam gdzieś? Tej śmiesznej tabeli jeszcze nie publikują. Okej, okay. A takie pytanko, mogę coś zdradzić? Czy tak? No proszę, wiesz, proszę. Spróbuję, dobra, jestem dziennikarzem. Kusiłoby cię wrócić do futbolu klubowego, co? Nie? Nie, futbol klubowy jest całkowicie inny. To jest codzienna praca na boisku. A nie chciałbyś zbudować drużyny? Ty mający takie właśnie fajne myślenie, takie człowieka, który... Wiesz co, ja ci powiem jedną rzecz, że ja w życiu staram się rządzić jakąś taką regułą. Robisz coś, rób to dobrze. Jak robisz trzy rzeczy, nigdy żaden nie będziesz robił dobrze. Mhm. Także dzisiaj jestem tu, gdzie jestem. Bardzo mi się to podoba, realizuję się w tym. Chciałbym tutaj pozostać. Życie pokaże, jak będzie dalej. Marek Koźmiński, Prawda Futbolu. Zalajkujcie, jak się podobało. Z Markiem uwielbiam rozmawiać o piłce. Przypomnę sobie, że kiedyś pisał felietony. Znaczy ja pisałem, on dyktował z Włoch, jak był młodym piłkarzem. Tak się zaczęła nasza przygoda z futbolem. To znaczy on już był wtedy zawodowcem, medalistą olimpijskim, a ja byłem początkującym reporterem. Dzisiaj szalejący reporter nadaje z ciekawego miejsca na świecie. Z Markiem uwielbiam dyskutować o futbolu, bo też taktykę, on rozczytuje piłkarzy. No to jest przyjemność. Zatrudniłbym go na dyrektora sportowego, ale niestety nie mam klubu na razie. Może kiedyś założymy. Prawda futbol? Nie, zajmiemy się analizą futbolu, ale się rozgadaliśmy. Ile tutaj na antenie mieliśmy być? Kwadrans, a jesteśmy 3 kwadranse. A jak miło. Jak miło, bardzo miło. To jeszcze jakieś espresso albo coś i co? I trzeba dalej iść do roboty. Tak jest. Mareczku, bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Subskrybujcie kanał, jesteśmy w trasie. Jutro, prawda szkolenia, tym razem z Łodzi. Nawet oklaski tutaj. Mamy nawet publiczność, która na live to oglądała. Jutro Krzysztof Kamiński, Widzewiak obok Widzewa, diagnoza w Łodzi sytuacji, materiał nagrany jakiś czas temu, no a w środę tutaj wielkie wydarzenie. U21, Polska, Włochy, gramy. O co gramy? Jest tam grupa na WhatsAppie, chłopaki mają Tokio. Chciałbyś? Oj, gramy o Tokio. No co mają taką grupę? Gramy o medal, gramy. Sami zdradzili. Gramy o ten trzeci mecz, który na pewno również, jakby się nam udało z Włochami, będzie decydujący. Bo to jest turniej. Z Hiszpanią trzeci mecz. No tak.